Good morning. Dzień dobry. The English part is after Polish part. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Na pewno ktoś z oglądających marzy, aby przyjechać do Australii. Aby tylko przyjechać i później zostać na stałe. Ja Wam dzisiaj przedstawię kilka punktów, ile będzie Was kosztować, zanim przyjedziecie do Australii i ile musicie mieć ze sobą pieniędzy przez pierwsze może 2-3 miesiące. A później może się uda Wam znaleźć jakąś pracę. Chciałam także podkreślić, że ja tylko powiem to, co wiem, jaką mam informację, więc nie pytajcie się mnie o wszystko, dlatego że ja nie pracuję w Department Immigration. Jeżeli chcecie coś bardzo dokładnego, to musicie iść na internet, na website i znaleźć. Tam będzie trochę informacji. Ja tylko powiem o faktach, które powinniście wiedzieć. No przypuśćmy, marzy się komuś, przyjechać chce do Australii i myśli, o, a może pojadę na 3-miesięczną wizę, a później dostanę pracę i zostanę. Musicie wiedzieć, jakie są wydatki. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że w tym i w ostatnim roku zostały zmienione przepisy, żeby zniechęcić ludzi, którzy chcą przyjechać do Australii masowo, żeby zniechęcić także studentów, którzy planują, że przyjadą do Australii, niby będą się uczyć, później złożą dokumenty i dostaną stałe obywatelstwo. To się zmieniło. Niektórzy na przykład w Kanadzie, a jest ich bardzo dużo z Indii, z Pakistanu, właśnie to robią. Kanada nie chce ich przyjmować, nie chce znaczy im dawać stałej wizy, a właśnie oni po to tam pojechali, bo myśleli, że będą studiować, a później złożą dokumenty i dostaną pracę. I zostaną na zawsze w Kanadzie. Australia tego nie chce i zrobiła inne, nowe przepisy. Dużo ludzi, którzy chcą studiować w Australii i zostać, mają dużo pieniędzy, dlatego że w większości tylko właśnie bogaci z innych państw przyjeżdżają, tak jak z Chin, z Indii, z Pakistanu i ich jest stać na wszystko. Więc przepisy się zmieniły, żeby po prostu nie pchali się na łeb wszyscy do Australii i myśleli, że dostaną australijskie obywatelstwo. Wcześniej do tej pory tak było. Ja nawet pracowałam z takimi ludźmi, którzy przyjechali niby studiować, zapisali się do uniwersytetu, byli tam miesiąc czy coś, znaleźli pracę i pracowali tam, gdzie ja pracowałam, na lotnisku, i później złożyli dokumenty, dostali obywatelstwo, citizenship, obywatelstwo, i później zaczęli ściągać żony, całą rodzinę, kuzynów, wszystkich po kolei. Teraz już tego nie ma.
Dużo przepisów się zmieniło, więc ja Wam powiem teraz obecnie o kosztach, jakie by Was czekały, ile musicie mieć pieniędzy, żeby przyjechać i tutaj zostać przez pierwsze 3 miesiące. Zacznijmy może od wizy. Gdy składacie wizę i przypuśćmy, chcecie zostać w Australii przez 3 czy 12 miesięcy, chcę zaznaczyć, że jest bardzo dużych, różnych wiz i za każdą wizę płacisz inaczej. Także ceny wizy zmieniają się dosłownie z dnia na dzień. Oprócz płacenia za wizę dochodzą inne wydatki, takie jak jakieś tam podatki, przypuśćmy. Więc normalną wizę, zanim zaczniesz załatwiać, opłacenie wizy jest od 650 australijskich dolarów. To sobie to pomnożcie przez 3 razy. Ile musicie mieć na samą wizę? Ile musicie mieć na samą wizę złotówek? A później załatwianie przeróżnych papierów w Polsce, płacenie różnych podatków od nich i także od lekarza do lekarza, bo ambasada wymaga różne zdrowotne zaświadczenia od lekarza i to nie możesz u swojego lekarza robić, tylko to jest lekarz w ambasadzie. Z ambasady w innym miejscu, ja to sama przechodziłam i byłam kilka razy u tego lekarza na różnych prześwietleniach i na różnych badaniach. Oprócz tego, poza wizą, musicie odłożyć sobie albo w jedną, albo w obie strony za bilet. Zależy, jaką linią lotniczą i zależy, ile chcecie lecieć, i zależy, ile chcecie czekać na różnych lotniskach. Ceny, każda linia lotnicza ma inne. Przypuśćmy w obie strony, z Warszawy do Australii, do tego miejsca, gdzie ja jestem, czy Sydney, czy Brisbane, cena będzie do 2500. Może troszkę mniej, zależy w jakim sezonie. Policzcie sobie także, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie, dojazdy do Warszawy, żeby załatwiać te wszystkie dokumenty, które wymagają. Bo oprócz tego, gdy otrzymacie wizę, przypuśćmy studencką, musicie te wszystkie dokumenty dostarczyć i te dokumenty muszą być przetłumaczone przez specjalną osobę na język angielski, oryginalnie podpisane, a oni też liczą sobie duże pieniądze w Polsce, bo ja wiem, jak moja córka wyrabiała sobie paszport, ile je to wszystko kosztowało. Też musicie czekać, to nie jest tak łapu-capu, pójdziesz jednego dnia i zrobisz. Czekasz tygodniami, zanim to wszystko załatwisz. Niektórzy myślą, okej, nie mam tyle pieniędzy, ale mam auto czy coś z domu i sobie sprzedam to. Przyjadę do Australii, dostanę pracę, zarobię pieniądze, kupię sobie prędko nowe auto i zostanę w Australii i już będę żył czy żyła. Tak nie ma. Bo gdy przyjedziecie i się okaże, że nie dostaniecie wizy, bo ostatnio jest bardzo dużo zmienione przepisów, to musicie wrócić z powrotem. A gdy nie macie powrotnego biletu, to musi Wam rodzina wykupić z Polski albo wysłać Wam pieniądze. Zanim powiem Wam resztę cen, to chciałam zaznaczyć, że jeżeli ktoś naprawdę chce przyjechać
i chcesz przyjechać z całą rodziną, najlepiej jest przyjechać jednej osobie, zostać przez 2 miesiące czy 3 miesiące, rozejrzeć się, a czy dacie radę z całą rodziną tutaj mieszkać, gdzie będziecie mieli mieszkanie, czy dostaniecie pracę, może w przeciągu tych 3 miesięcy uda się Wam załatwić jakąś pracę i wystarczająco będziecie zarabiać, żeby płacić czynsz za mieszkanie i żeby zapłacić za bilety rodziny, dla rodziny, a czy macie w pobliżu gdzieś szkołę dla dzieci, ile ta szkoła kosztuje, a jeżeli dzieci w wieku przedszkolnym, czy będzie Was stać na opłacenie przedszkola. To musicie wziąć pod uwagę, bo naprawdę nie jest łatwo. Przyjedziecie na lotnisko, staniecie i myślicie, że ktoś przyleci do Was, stanie przed Wami i proszę bardzo, witam Was wszystkich, macie tutaj walizkę pieniędzy, macie tu numer telefonu albo siadajcie w auto, zawiozę Was do urzędu i tam dadzą czeki i dolary. Nie, to się skończyło. Kiedyś tak było. Ludzie dostawali dużo, dużo rzeczy, dostawali pieniądze, w międzyczasie znaleźli pracę, a wtedy też było bardzo dużo pracy. Jeżeli chodzi o pracę, to też chciałam powiedzieć, że nie szykujcie się, jeżeli macie magistra, inżyniera, jeżeli macie podwójne czy potrójne studia, że przyjedziecie i dostaniecie pracę w Waszym kierunku. Nie. Znajdziecie pracę, oczywiście, ale w większości kobiety dostaną pracę przy sprzątaniu. Jeżeli macie skończone studia, to może gdzieś pracę w przedszkolu albo w jakimś sklepie. A mężczyźni młodzi, bo nie przyjmują starszych, przeważnie dostają pracę w jakiejś kafejce albo w jakimś barze. Nie ma nic szczególnego. Może też, jeżeli mają specjalne dokumenty i które są zatwierdzone przez Australię, może dostaną też pracę, przypuśćmy, w kamieniołomach, w centrum Australii, gdzie w dzień jest 40 stopni Celsjusza, gorąco. I tam nic nie ma. No przypuśćmy, zapłacicie za najtańszą wizę 600-650 dolarów, jeżeli cena będzie zawsze taka sama, przepisy się nie zmieniły i później jedna tylko osoba, nie mówię o całej rodzinie, a dostanie 12 miesięcy lub pobyt stały i wtedy musi zapłacić około 5000 dolarów. Plus jakieś tam inne podatki. Za darmo tego nie dadzą. Pamiętajcie także, że przyjeżdżając do Australii musicie mieć jakieś ubezpieczenie zdrowotne, to wtedy nie będzie Was kosztować albo prawie nie będzie Was nic kosztować. Gdy go nie macie i nie macie pracy, a znajdziecie się w szpitalu, bo dużo takich osób samo to przeświadczyło na swojej skórze, musieli płacić i rodzina musiała wysyłać im pieniądze. Nie jest łatwo. A jeżeli macie pracę, to praca po 3 tygodniach czy 4 tygodniach zaczyna wypłacać pieniądze, ileś tam procent od Twojego zarobku, jeżeli wypadek zdarzy się w drodze do pracy albo w drodze do domu z pracy albo w pracy. To musisz to im pokazać, że to jest prawda. No oczywiście, że masz, jeżeli masz jakiś wypadek na ulicy, to milicja przyjedzie i pogotowie zabiorą Cię do szpitala
I to jest przez milicję i przez pogotowie, że to jest prawda, wiesz, że nie kłamiesz. Bo ludzie próbują różnych sposobów, aby dostać jakieś pieniądze, ale to się nie udaje. Także zanim przyjedziecie do Australii, musicie mieć w banku pieniądze, $5000, które jest sprawdzane przez emigrację, 5000, żeby się utrzymać czy opłacić sobie jakieś mieszkanie. Z mieszkaniem nie jest łatwo. Jeżeli jesteście w większym mieście, na przykład w Melbourne, czy Sydney, czy Perth, czy Brisbane, możecie zamieszkać w takim hostelu, gdzie ludzie przyjeżdżają i śpią jedną czy dwie noce. Cena zależy od miasta, kosztuje od $50 australijskich za dobę, za noc, dzień i noc. To przypuśćmy, musicie tam zostać i zapłacić tydzień czasu i rozejrzyjcie się w międzyczasie. Może macie znajomych, którzy wam pomogą w czymś, ale nie liczcie na nikogo, że nie będziecie mieszkać u kogoś, bo zwykle ta sytuacja wygląda pięknie przez 2-3 dni, a po 3 dniach musicie się wyprowadzić na swoje. Dlatego, że nikt was nie będzie żywił, trzymał, utrzymywał, pranie i takie różne inne rzeczy. Najlepiej jest zawsze na swoim. No, ale gdy wam się uda, że jakaś się praca nawiązuje, właściwie chciałam powiedzieć, że gdy szukacie pracy, to najlepiej jest szukać w pracy w pobliżu, a gdzie mieszkacie. Jeżeli jesteście w hostelu, to szukać pracy w pobliżu hostelu. Niektórzy chodzą od drzwi do drzwi i pukają, ale musicie być zarejestrowani, bo nikt wam teraz nie zapłaci prosto do kieszeni. Wszystko jest wpłacane do twój account do banku. A płacenie do kieszeni już się dawno, dawno skończyło, dlatego że pracodawca też się boi robić takie rzeczy. Oni też są sprawdzani. Dlaczego mówię, że blisko szukać tam, gdzie mieszkacie? Dlatego, że transport w Australii jest do dy. Nie ma się jak i gdzie, czym dostać. Tam, gdzie mieszkacie, na przykład u kogoś, oni was nie będą wozić swoim autem do pracy, bo oni zaczynają pracę w innym czasie, oni może mają dzieci, muszą je przywieźć ze szkoły, nie ma w ogóle dobrego transportu. Na piechotę nigdzie nie zejdziecie, najlepiej jest iść do sklepu staroci i tam sobie kupić rower, w dobrym stanie są, od $20. I kask, i jeździć tym, i także do przypinania roweru, i jeździć tym, i szukać sobie pracy. Jak nie macie auta, to jak znajdziecie pracę? Nikt wam nie przyjdzie i powie, o proszę bardzo, macie pracę. Może się tak przydarzy, ale nie wszystkim. Chcę powiedzieć, że kiedyś, gdy ludzie przyjechali do Australii, to była praca, gdy tylko ktoś wiedział, że odwiedza go ktoś z Polski czy z Europy, jakiś pracodawca, na drugi dzień przychodzili do drzwi i pukali i mam pracę, chcesz pracować. Mogłeś wybierać, ile chcesz w różnych pracach. Teraz tak nie ma. Teraz ty musisz pukać do wszystkich drzwi i może dostaniesz coś, a może nie dostaniesz. W większości nie dostaniesz. Niedawno tak było, że przyjechała olbrzymia grupa inżynierów, bo wiecie, jak to jest w telewizji. My potrzebujemy inżynierów, my potrzebujemy doktorów. Więc z Irlandii przyjechała duża grupa inżynierów,
bo im rząd obiecał, że dostaną pracę. Rząd im obiecał, oni pozałatwiali wszystkie papiery, wszystko sobie opłacili, przyjechali tutaj i co się stało? Pracy dla nich nie ma. Zapakowali ich wszystkich w auto, w jakiś tam autobus i zawieźli do kamieniołomów i inżynierowie tam pracowali w kamieniołomach. Także nie liczcie, że jeżeli rząd wam obieca pracę, dostaniecie od razu, bo jesteście inżynierem czy panem doktorem. Oprócz tego, jeżeli macie na przykład pan doktor czy dentysta, takie poważniejsze zawody, przyjedziecie do Australii i musicie także studiować, robić kursy 5-letnie. Znam paru lekarzy, którzy tak robili, 5-letnie i musicie sobie opłacić sami za te kursy, czy za studiowanie, później zdać egzaminy, żeby to był standard australijski. Bo nie zawsze uwzględniają standard z Europy, z innych państw. Kiedyś uwzględnili jednego lekarza z Indii i w tym szpitalu, gdzie on pracował, których operował, bardzo dużo ludzi zmarło. Co się okazało, że to było kłamstwo, gdy robił operację, on coś tam wiedział, nie wiedział i ci ludzie po prostu umierali, bo on nie był lekarzem, nie był zatwierdzony przez Australię i został zamknięty za kratki. Później go chyba wypuścili po iluś tam latach, ale pracy jako lekarz już więcej nie dostanie. Nie znam dalej tej historii. Także przypuśćmy, a gdy przyjedziecie tutaj i znajdziecie sobie jakieś mieszkanie, przypuśćmy, jesteście jedna osoba i znajdziecie mieszkanie, kuchnia, to nie jest taka typowo kuchnia, ale taka kawalerka, kuchnia, w Polsce mówię tam salon, telewizyjny room, telewizyjny pokój, malutka sypialka, gdzie tylko stanie jedno łóżko i już nie ma miejsca i toaleta z prysznicem. To takie malutkie mieszkanko, teraz szczególnie po COVID, wszystko kosztuje bardzo drogo. Na przykład w tym mieście, gdzie ja mieszkam, ludzi dużo zaczęło zjeżdżać się z innych województw, dlatego że jest ładna pogoda i ten COVID był, w każdym województwie były inne przepisy, a w naszym województwie było najluźniej, więc ludzie zaczęli przyjeżdżać do naszego województwa i cena się podniosła. Wynajęcie takiego mieszkanka, jeżeli jest w samym centrum gdzieś miasta, koło miasta z 5 km, kosztuje obecnie od 1000 do 1700 dolarów tygodniowo. A jeżeli ty zarobisz 500 dolarów, to skąd weźmiesz pieniądze, żeby to zapłacić? Ludzie mówią, o tutaj płacą 20 dolarów za godzinę, tutaj płacą 30-50 dolarów za godzinę. Ale to wszystko jest przed podatkiem. Jak ci odciągną 40% podatku, to ci pieniędzy nic nie zostaje. Oprócz tego nie dostaniesz całego etatu, to nie zarobisz dużo. Teraz ostatnio jest, że pół etat jest wszędzie, a na przykład student, gdy dostanie pracę, jemu nie wolno pracować więcej jak 20 godzin na tydzień, chyba że ktoś zapłaci mu pieniądze do kieszeni i rząd nie będzie o tym wiedział. No to musicie zapłacić sobie za wynajęcie mieszkania, bo przecież nie macie domu i was jest nie stać.
to musicie mieć te pieniądze. Jeżeli macie w banku 5000 dolarów, to gdy zapłacicie, przypuśćmy, najmniejszą dawkę, gdzieś 1000 dolarów czy 1100 dolarów na tydzień, to jak długo wytrzymają Wam te pieniądze? Możecie także wynajmować mieszkanie, dwie sypialki z kimś i dzielić się opłatą, ale w większości ludzie później po paru tygodniach się wyprowadzają, bo jeden drugiemu zjada jedzenie z lodówki czy z szafki, a jedna osoba sobie kupiła lodówkę, a ta druga osobie nie kupiła. A wiecie, wprowadzacie się do mieszkania, musicie mieć swoją lodówkę, swoją pralkę, jeżeli chcecie maszynę do mycia naczyń, musicie mieć odkurzacz, musicie mieć łóżko, jakąś pościel, musicie mieć w kuchni rzeczy. To wszystko trzeba kupić. Bardzo tanio można kupić w sklepach z drugiej ręki, bo tam w różnych sklepach są przeróżne rzeczy. Niektóre rzeczy są nawet nowiutkie, darowane przez inne sklepy, których nie mogli sprzedać. Ale oczywiście też musicie mieć na to pieniądze. No przypuśćmy łóżko, a nic zwykłego, zwykłe takie łóżko, nic szczególnego, w używanym sklepie, w sklepie staroci, będzie kosztować 300 do 500 dolarów. Później musicie ze sklepu kupić sobie poduszkę i jakąś tam przykryć się czymś, prześcieradła, bo tych rzeczy sklep używany nie sprzedaje. No garki możecie sobie też kupić używane w tych sklepach, talerze, wszystko, wszystko jest i dosyć tanie, bo za jeden garnek możecie zapłacić 4 dolary, czy 5 dolarów, czy za patelnię, a w sklepie 40, 50 i powyżej, parę setek dolarów. To się opłaca. Następna rzecz, przypuśćmy, jesteście już tydzień czasu, no musicie też coś jeść. Idziecie do sklepu, najtaniej jest w warzywniakach. Na stacji benzynowej jest najdrożej. Popularnymi sklepami w Australii jest Aldi, niemiecki niby sklep, ale rzeczy produkowane na przykład w Nowej Zelandii albo w Indiach dla Aldi. Czasami są rzeczy z Polski, ogórki czy tam kiełbaski z Niemiec. A nic nie ma dużo z Europy, a wszystko jest produkowane tutaj na przepis Niemiec. Drugim sklepem jest Coles i Woolworths. One mają takie same ceny. Czasami coś innego przecenią, żeby taka była pomiędzy taka kompetycja, żeby więcej zwołać customers, żeby więcej ludzi u nich kupowało. A jeżeli chcecie kupić coś w mniejszych sklepach, to w mniejszych sklepach, bo to są bardziej prywatne sklepy, wszystko jest droższe. Na przykład Woolworths albo Coles sprzedają wszystko, kosmetyki takie podstawowe, a różne tabletki od bólów, a nabiał, pieczywo, sanitarne rzeczy, pieluchy dla dzieci, jedzenie, formule z takie mleko sztuczne dla dzieci jedzenie w puszeczkach. Możesz wszystko kupić, picie, wszystko, mięso, nabiały, jajka, wszystko co jest Ci potrzebne do codziennego życia, a także owoce i warzywa, ale owoce i warzywa najlepiej jest kupić w pobliskim warzywniaku. Także jeżeli wynajmiecie mieszkanie w jedno czy dwie sypialki z kimś, przepis jest, że musicie zapłacić z góry za 2 tygodnie mieszkania taki niby bond, czynsz wartości
ile będziecie płacić na tydzień, przypuśćmy płacicie na tydzień $1000, to musicie zapłacić 2000. Pieniądze będą oddane, gdy się będziecie wyprowadzać, ale najlepiej jest sprawdzić, gdy się wprowadzicie, zrobić filmiki albo zdjęcia, jak rzeczy wyglądają, czy nie ma gdzieś dziur wybitych, a jak to wszystko jest usytuowane, bo później ten właściciel, od kogo to wypożyczacie, powie, że to jest wasza wina i wam pieniędzy nie wypłaci. Gdy już się zapoznacie, gdzie kupować jedzenie, zakupy do domu, a to już będziecie wiedzieli, jak oszczędzać i co i gdzie taniej kosztuje. Nie stracicie tak dużo pieniędzy, ale na początku pierwsze zakupy to będą was kosztować na jedną osobę około $150-200. Nie mówiąc już o piciu kawy, jeżeli chcecie wyjść do kawiarenki, bo kawa kosztuje $4,50 i do góry. A nie mówiąc już o wychodzeniu do kina, czy kupowaniu sobie czegoś, w większości będziecie kupować patrząc przez szybę w sklepie, bo na początku nie będzie was stać, żeby coś mieć. Telefon możecie sobie kupić taką SIM card w każdym sklepie, na przykład Coles czy Woolworths, oni sprzedają tam, zapytać się ich, doradzą, jaki macie telefon, która SIM card. W większości jest $45, $50 najmniej za miesiąc i jest chyba 3G. Wydaje mi się, że jeżeli nie operujecie telefonem wszędzie, to jest wystarczająco na początku, aby się zapoznać ze wszystkim, a później jak już znajdziecie inne tam drogi, to będziecie wiedzieli, jak zaoszczędzić, który jest najlepszy. Ale na początku albo na stacji benzynowej, albo w sklepie jest najlepiej kupić taką kartę od nich. Oczywiście też musicie za to zapłacić, to musicie mieć też pieniądze w kieszeni. Musicie mieć jakieś pieniądze nie tylko w banku, ale w kieszeni, bo na przykład wysiądziecie ze samolotu. Na każdym lotnisku nie ma pociągów i nie ma autobusów. Musicie albo wziąć taksówkę, albo musi was ktoś odebrać, albo musicie wziąć Uber. I to też trzeba zapłacić, bo jesteście z innego państwa, nie macie australijskiej karty, że tylko przyłożycie flik czy przez telefon, a musicie wtedy zapłacić gotówką, bo żaden kierowca za darmo was nie zawiezie, a odległości są duże, na przykład 17 km od lotniska, gdzie ja mieszkam, płaci się $60. Dużo, nie? $60. Za Uber może $50. No to tak. Musicie mieć najmniej na jeden miesiąc najmniej 3000 w kieszeni na wydatki, zanim znajdziecie sobie jakąś pracę i oprócz tego te 5000 w banku, które wymagała emigracja. A nie jest łatwo. Ludzie, którzy mieszkają w Australii, już się dorobili przez długie lata i to wtedy było dużo łatwiej. Się nie przyznają, nie mówią prawdę i mówią: o, jest dobrze, co ty opowiadasz, takie głupoty, o, to jest dobre, to jest dobre, to jest tamto jest dobre. Ale oni już są tutaj długo, oni już się wszystkiego nauczyli. A nowi ludzie to sobie wyobrażają może, że jest pięknie, bo właśnie ci, którzy dłużej tutaj mieszkają, 80% ludzi kłamie, nie mówi prawdy.
No tak, rozgadałam się, będę kończyć. Pamiętajcie, że oglądaniem filmików dokumentalnych w Polsce i oglądanie filmików, na których ludzie nie mówią prawdy, i oglądanie obrazków różnych, zdjęć, to jest tylko wyobraźnia. To nie jest normalne życie w Australii. Żeby być w Australii, to tak jak mówię, musicie mieć takie i takie wydatki i życie w Australii jest całkiem inne. Jeżeli chcecie posłuchać, co ja omówiłam o dyskryminacji, o życiu samotnym i smutnym, to są tutaj dwa filmiki parę tygodni temu, to możecie sobie obejrzeć i posłuchać. Ja tam mówiłam 100% prawdę. Niektórzy się z tym nie zgadzają, ale mnie to nie obchodzi, bo ja wszystko powiedziałam jak jest i ja nagrywam te wszystkie filmiki dla mojej rodziny, dla moich znajomych. Jeżeli ktoś jest jeszcze inny na kanale i ogląda, to jestem bardzo z tego zadowolona. Ale się rozgadałam. Mogę mówić i mówić aż do jutra, ale muszę zakończyć. Jeżeli mi coś innego jeszcze dojdzie do głowy, to zrobię następny filmik, a teraz muszę odsapnąć i zrobić odcinek po angielsku. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że coś tam napiszecie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Ale nie pytajcie o rzeczy, których ja nie mogę Wam rozwiązać. Chciałam jeszcze dodać, że miałam różne listy e-mail, znaleźli mnie ludzie na Facebook. Facebook ja mam tylko dla rodziny, więc znaleźli mnie tam, ja nikogo nie dodałam. Po paru miesiącach, gdy zobaczyłam, to było dużo listów i ludzie się pytali, jak załatwić wyjazd do Australii z całą rodziną, czy ja bym mogła pomóc? Ja takich rzeczy nie robię, nikomu nie pomagam. Ja tylko mogę powiedzieć parę rzeczy tak na filmiku, a więc jeżeli chcecie taką informację, żeby powiedzieć coś na filmiku, o, jeszcze dodam, że auto, gdy sobie kupicie, to musicie kupić w większości nowe auto. Mazda będzie od 15 tysięcy minimum, mała Mazda 2. Jeżeli jesteście nowicjuszem, nie ma co kupować używanego starego auta, jeżeli nie znacie się jak naprawić, jeżeli nie wiecie gdzie pojechać i kupić części, to auto jest najlepiej kupić nowe, bo odległości są strasznie dalekie. Jeżeli to jest ta kobieta, to też musi mieć nowe auto, żeby dojechać do pracy czy gdzieś tam i wrócić do domu. A różnie to w Australii bywa. Wyjedzie i więcej nie wróci. Do usłyszenia w następnym filmiku. Halo! Are you dreaming of moving into Australia and stay here forever? Okay. I will give you some prices. How much will cost you? How much money you need to know for the first 3 months and for your documentation, for visa. The cheapest visa in Australia, and mind you, price of the visas changing, you can say daily. But the least expensive for 3 months, it would be from $600, $650 and up. If you will get visa for 12 months, will cost you even up to $5,000. Also remember, that when you're trying to get all of the documentation and collecting everything, that will cost you also money.
the money you have to pay in Australian dollars. So you can calculate yourself how much is Australian dollars to money in your country. The next thing is if you are a student or coming to work here, or you hoping to get like stay for 3 or so months. Australia also requires special all different documentations, doctors, and the doctors which your health will be checked in your country, but by embassy doctor. There is no any other doctors embassy you won't accept. So all of the papers, all of the documentation, it has to be translated to Australian English language, and they have to be like original and signed by original original people, whoever is in this line. And that translation is connected also to immigration, so they will know that this is true, it's not a fake. Years ago it was different, and now is different. Rules, and lots of rules, have been changed. If you want to come for student visa, you have to know that in last year and this year, Australian government have changed rules. And they change rules so they can discourage us people coming here and pretend that they are studying, the students, they are students, and hoping later to get a permanent visa. Those things have changed. They are still in some other countries. People demonstrating, but rules are rules. Over here, people used to come to Australia, massive study in Australia. I used to even work with some of them. They come to pretend to study. They study for a week or so, find the jobs, and they work, and then they get a permanent stay, and start pulling into Australia, wives, children, uncle, aunties, parents. And now everything is a change. Australian government eliminating and shutting up and have put price up to discourage and not to do the fraud in Australia by other countries. When I come to Australia, I didn't come for the student visa and just normal visa. That was different. You did have here lots of work. What I've got, now you will never have it because there is no jobs like it used to be. When I come to Australia, next day people knock to the door and say, oh, somebody arrived to you from Europe. I've got a job. Do you want to work? And you can choose a job you want to, and used to be by paid by cash. Now it's paid by straight to your bank account, and nobody will give you cash because all of the just say cafeterias or everybody is check control. And then they catching all of those people from different countries. They're not supposed to work here without a visa. So just say you applying to come to Australia, you pay for your visa, you got that money, Australian dollars, and then you have to pay for the doctors, for the translation. You need to have health insurance when you're flying into Australia, because if you get sick, they won't treat you for free.
They only treat you for free if you are working and then work after 3 weeks. I will pay you a compo, just say 80 or 70% of the money you used to be paid by your work. So there are all different rules here, and many people have different accidents, and they have not been paid. They have to get money from the families because they didn't have enough money. And if you're going to work or traveling from work, or you have accident at work, this is only considered as a work accident, because police and the ambulance do register and they confirming that you are in the accident. Rest of the liars, people lie, they not taking serious anymore. Beside that, when you're coming to Australia, you need to have 5,000 Australian dollars in your bank account where the immigration is checking, and you have to show it because you need to support yourself. You need to pay for accommodation. If you don't have a family, nobody will take you under the roof and feed you and look after you till you find a job. So you need to have $5,000 in the bank in case something happen. If you don't have accommodation in the bigger towns, I just say Melbourne, Sydney, you can stay in the hostel from $50 for 24 hours. And just say you stay for 1 week, and maybe if you're lucky, you find some kind of job. If you find some kind of accommodation, just say kitchenette, small room where you fit only bed and TV room and bathroom with shower, near for about 2 years. After when we have virus and after mass of people emigrating from different states to Queensland, price of renting went up. There's no renting accommodations. And if you find something, the minimum pay is $1,100. And up. I know somebody very close to me, it's paying $1,700 a week. So beside that, if you get accommodation, you have to pay special bond for 2 weeks at the front before you will move in. And if you're paying $1,100, you have to pay $2,200. And bond is returned to you after you move out, but the owner of the accommodation will check everything, if anything is broken. If it's something broken, they won't give you money back. So the best thing is to take a lot of photos when you move in and keep them for the future. The next thing is to look for the job near your accommodation. And Australia, it's huge. Everywhere you go, you need to have transport. The family, if you're staying in some other place, they won't drive you around here, there, because they have to go to work. If they have children, they have to take them to school or to the kindy. And for sure, they won't have a time to drive you somewhere to help you to look for the job. If you don't have money to buy a car, the best thing is to go to charity shops, to thrift shops, which we have here around, and buy used bike for $20. And they are really good. There's many of them in the shops. And reminder, you need to have helmet,
because you can't drive in Australia without helmet. Fines are very, very big. If you have money to buy a car, the best thing in Australia, and especially if you are female, is to have a brand new car. You can buy little Mazda 2 for 15,000-17,000, Mazda second hand 2-3 years old, because the destination is very big, and if you driving to work at night, you to make sure you drive to work and you come back home, because many of them driving and never coming back home. So the car can be wrecked second hand if you don't know how to fix it, and you don't know where to buy parts of the car, and if you don't know, even if you call Lube Mobile, a special club, you call them, they will come to your place and fix it. You have to pay for that. At least you don't have to drive around and look for the garages to pay it. And don't forget about ticket, plane ticket. Depends which airline you're flying, the ticket, and which month and which day, which season will be different price. One way ticket is good solution for you, but if you won't get visa, if you won't get job, you have to go back to where you came from, then your family have to pay for you, because nobody in Australia won't send you for free. So you have to pay for ticket. The other thing is that if you want to move to Australia with the family, the best thing is parents to come here and stay for 2 or 3 months, or one of the parents to stay and see if they get job, if we'll have accommodation, if there is around a childcare, if there is around school walking distance. Sometimes we have school buses, depends which school. So we can take you from street straight to school, but not often. And if you will have enough money to pay for kindy, preschool, or for school, because it's not for free. Even if they saying that state schools it's for free, but children have to wear state schools compulsory. Every school's got compulsory uniforms, from shoes, socks, to the head and back, school bag, and whole uniform. So you need the money to buy that. You can buy that as a second hand at the school canteen. Also the special pens and books which belong to school. So for the state school and other fees, you have to pay minimum $2,000. And if you are in the private school, from $15,000-$20,000 to $50,000 and up. So you have to take this under consideration. If you can afford it, do that. In Australia, the transport is terrible. We do have in the big cities tramways, trams, buses, and the trains. Beside that, there is nothing else. Everybody is going to work, traveling by their own car. In my city, in 1974, we used to have trams here, and the government have removed, city council have removed, and we don't have. So transport is terrible, up to S. So you need to have some kind of
your own private transport. But even if you get the car, prepare yourself to pay for registration and for insurance. If you get accommodation, just one bedroom, just say, one bedroom, kitchenette, TV room and a bathroom and shower, mind you, there is nothing else inside. You need to buy yourself bed, fridge, most of the time dishwashing machine or washing machine. You need to buy for yourself cooking pots and pans, plates, kettle. You need everything for daily life. So you have to buy this in the shops. They're expensive. If you don't have money, the best solution is a second-hand shop, charity shops, thrifting shops, tip shop. So over there are really cheap things. You can buy all different things from different shops. Just say one pot, cooking pot, you will pay in the used, of course, in those shops $2-3, and in the brand new in the shop for one pot you will pay minimum $20. So it's big difference. Bed, you can buy bed also second hand, but the mattresses they're selling only brand new mattresses when shops can't sell anymore, so they donating to the charity shops. You can buy instead paying in the normal shop $600-800 for mattress. You can buy this same mattress. You can buy this same mattress in the charity shop, still in the plastic wrapped, for $300. So it's good. Lots of things you can buy from charity shops. You can't buy pillows, you can't buy dunas, the sheets, everything you have to buy brand new from shops. So you need money for that. Beside the $5,000 in the bank account, you need also to have lots of money, just say $3,000 in the pocket and the cash. Because also you need to buy food for 1 week if you don't know where to buy and how to hunt for discounts for 1 week for one person, it will be around $880. And if you have fridge and you stock your fridge, the next shopping will be much cheaper. In the petrol stations, everything is very expensive. Even block of chocolate or bottle of drink or little orange juice, $6 for orange juice like that. So in the petrol shops, everything is expensive. It's better to buy in the big shops like Aldi, Coles or Woolworths, because in Australia they are not different brands. They are private shops also, but the private shops charging more than Coles, Woolworths or Aldi. So prepare yourself for that. And then when you do the shopping, you have to bring home if you don't have a transport. Also, I know Aldi not doing this, but Coles and Woolworths, you can buy online and Uber Eats will bring for you goods. Most of the time they're bringing for free if you spend above a certain amount of money, and will be written on the website. With the new rules, you have to know that if you are a student and you've got visa student, you can work more than 20 hours a week, and money will be paid to your bank account. They're not giving any checks and they're not paying you by cash. And $20 20 hours a week, but
because there is no jobs, lots of people looking for jobs. Even if they will tell you that you employed part-time for 20 hours, on many occasions they will give you only like 2 days a week, so you won't make a lot of money. You won't have money to pay for your accommodation and for daily spending. People often saying, oh, they paying in Australia $20 an hour, or they paying $25 or $30 an hour. But mind you, this is before tax. When they deduct tax and deposit to your bank account, there is no money there. So the dream is not always what you see on internet, not always what people showing you on the videos, because a lot of people not telling you truth. They just make videos to impress everybody around, but reality is different, because watching sun and walking in the water in the Pacific Ocean, that won't give you money, that won't give you life. This is only to make a video and show around. The reality is completely different. If you want to also go to cafeteria and get yourself, just say, every morning coffee, or if you're driving to work and want the coffee, just say from McDonald's, you pay $4.50, $5 and up for a cup of coffee. Coffee is nice in Australia. And calculate 5 times a week because you've got coffee at home and drinking at home too. So 5 times a week, minimum $25. This is a lot if you don't have money. I don't remember myself when I have a cup of coffee in the cafeteria, because for me personally, it's very expensive. People watching my videos and they say, oh, you got beautiful home, or you've got beautiful this or that or that. But the days when I come to Australia, there was lots of jobs. There were not many people. There was no big emigration. Emigration was very strict at the time, and you could work and save and get house or car very, very fast. Today, everybody is dream only to own their own house. Banks don't want to lend people $1.5-2 million just to buy a house if you don't have a good job, because you won't be able to pay off the loan, and beside that, interest. So think about everything. Come for the holidays. Have a look around. Even if you decided to sell your own house or your own car or your own goods you have in your country, and cash up and come to Australia thinking, oh, I have sold everything. Now I am going to Australia. I will have a different life. It will never happen, because you might not get visa. You won't get job, good pay job. Female, if you have education very high, just say a few degrees or master, you never get job. You study on
you will get job most of the time because you are immigrant, cleaning, working in the shop, maybe selling. I know it's very hard also to get job in the shops because they are employing most of the time students are 15 years old to pay them less. So it's not easy. It's completely different things what some of you know. So like I said, women most of the time will get job if they will get job as a cleaning or working in the shop. I don't know what else they are. If they lucky, they might get it. And men, most of the time, maybe up to 4 years old, they will get a job in cafeteria, serving coffee, or in the restaurant, bringing plates from the kitchen, or do the dishes. If somebody is older, cafeterias don't want to employ old people. They want to employ good looking young. They have enough energy and the presentation and clean people. They don't want older people. If I want to apply there for job, nobody would give me any job at all. So even if you have a high education, don't think that you will come because government said, okay, we need the doctors, we need the engineers. That's not true. You come over here as a doctor, you have to study again. As a dentist, you have to pay for your own education again with your own money. And it's expensive. And if you engineer, you won't get job. We have such a big affair here. Engineers left the best jobs in Ireland and group of them came to Australia expecting that they will have a good jobs. And what have happened? They have arrived. Everything was arranged. They thought, okay, we're coming, we're getting jobs. They have arrived. There was no jobs for them. And they bus them or fly them to center of Australia. And they have to work in the mines. I had many conversations like that also, because I used to work for many years at the airport. And they used to fly in and fly out. And they used to tell me all life stories. How they come here? What was the promise from government? And what have happened there? So you won't get job because you are engineer. Like it's a big thing around the world. We need doctors, we need engineers. Every country have their own engineers. They study to the point, they know all of the rules, they know everything. Every country have their own doctors. They know have the knowledge with their own country standard and health standard. And they come here, they won't get job as a doctor. They have to study. They have to pass all of the tests. It's not easy. And then they have to go for 2 years, I think, or 5 years, somewhere away from the place they live, to the center of Australia, and practice over there. So it's not easy. Don't listen and don't think, oh, because you see sun, a lot of sun on the some kind of this video, because you see people swimming in the ocean. It's beautiful. I want to go to Australia. But life is about something different. You need the money. You need
From government permission to stay, because rules have changed. And if when you come here and you get visa, you need to have well-paid job, because you won't have enough money to live, and you don't want to live in the poverty. You want to have sometimes $20 if you have two children, just say to buy McDonald's meal, which costs $18 small meal for two children with orange juice. It's not like years ago, sometimes I have picked up my daughter from school, mom, I'm hungry, come to McDonald's. I bought for her a bread roll sandwich with chicken breast and lettuce, and I paid $2.60. Nea is $14. Not easy. The one more thing, when you come here, you need to use your mobile phone so you can buy SIM card. I think it will cost for 3 kg, maybe near $50-$55, and you can buy from Woolworths or Coles or petrol station. They will help you out with the SIM card and put into your phone to see if it's correct size. So you can buy this, and this is for 1 month, and later if you're staying over here a little bit longer, then you will find out maybe better options. But the best thing, you arrive to Australia and you can buy at the airport, in airport kiosk, SIM card. But make sure you check the size, and you check which phone you've got, iPhone or any other phone, because airport have the special machines you can buy and charger and the SIM cards, but you have to pay with the card, because all of the other little shops there at the airport, they will close around 6 p.m. So everything is closed. And from machine, you can always buy SIM card, or you can always buy chargers. Besides that, there is no transport from the airport anywhere. You have to catch taxi, or somebody have to pick you up, or you have to catch Uber. About 17 kilometers, 20 kilometers, it will be about $60-$65. And for Uber, maybe $10 less. Trains and buses, if they at the some airports in some cities, they are most of the time private, and they finish going around 8 p.m. So before you come somewhere, check what sort of transport is and how far is to your place where you're going to go. Years ago, when you come here to Australia, you have a big help from government. You have some kind of money coming, sometimes a small accommodation. If you come with the family, sometimes they give you a simple job. So the good thing to start your life, but Nea, it's nothing. You come at the airport and you think, okay, somebody will meet you with the bag of dollars. No, you won't get even 1 cent. You have to bring your own money in the pocket, and you have to bring your own money in the bank account. You have to pay for everything, for your life, food, accommodation, for your bonds, for your transport. You have to pay for everything
and make sure you have also health insurance when you're coming to Australia. I don't know, I think I have mentioned most of the points I have mentioned in the Polish language. If something come up else or you want to know something else, and I know, write in the comments, but please don't ask me to help you to bring your family over here. I don't do that. Some people sending me, they find me in the Facebook and they sending me letters, emails, asking for help. They want to come with the whole family. I am not immigration. I am not going to help anybody with this. I am just helping you with this video and telling you what you might expect if you take a decision to come here and if you will get visa, because not often you might get visa. So thanks very much for watching and I will see everybody in my next video.